Dzień dobry, witam wszystkich. No i kontynuujemy naszą serię o ogrodnictwie, o tym, co mamy robić, czego mamy nie robić. Teraz już mamy i plan, i narzędzia. To opowiem o różnych rodzajach użyźniania ziemi. Więc takim pierwszym rodzajem to jest dawanie bezpośrednio do ziemi. I wszyscy znają przykopywanie nawozu. To nie jest za dobre, ponieważ jeśli gnój się znajdzie pod ziemią, on się tam słabo rozkłada. No, może być, ale to nie jest najlepsza metoda. Teraz ludzie bardzo często robią kompostowanie powierzchniowe, i to kompostowanie może być bardzo różne. Jest chyba z 50 rodzajów wałów, które się robi. Jest mulczowanie, czyli kładzenie na powierzchni. Jest coś, co się nazywa lasanie. To jest podobne jak wał, ale jak to moja koleżanka powiedziała, kanapka. Ja to robię, jak mam sadzić tam ziemniaki bardzo często. Dlatego nie zawsze mówiłam, że czasami się sadzę ziemniaki w ziemi i wtedy je okopuję. A czasami nie sadzę w ziemi, tylko na takim lasaniu i wtedy nie okopuję. No i oczywiście kompost, o kompoście troszeczkę mówiłam już w poprzednim. Kompostowanie też może być bardzo różne, może być ten kompost żrownicowy i wtedy, jeśli mamy małe ilości materiału, to po prostu dokładamy. Mówią, że to tak jak żrownica, zaczynamy od głowy, czyli najpierw budujemy głowę, a później dokładamy jej całe ciało i dżdżownice rozkładają nam przód i przechodzą dalej. Dosyć fajnie kompostuje, jest taki dziwny kompostownik w kręgu betonowym. Jeśli komuś zalega krąg betonowy gdzieś, to ten krąg należy ustawić na czymś. Na pustakach, na dwóch słupkach, ja widziałam na dwóch słupkach. Ktoś ogrodzenie likwidował takie ze słupkami betonowymi. I położono je po prostu na płasko i na tym ustawiono to. Chodzi o to, żeby troszeczkę od dołu można tam było dosięgnąć i żeby podchodziło powietrze. W ten krąg betonowy w środek wstawiamy rurę, to może być na przykład stara rynna, w której przybijamy otwory. No i dobrze, żeby był jakiś taki daszek u góry, ale to tutaj nie jest tak koniecznie potrzebne. Rura służy dwóm celom. Ona jest wbita w ziemię, więc odprowadza nadmiar wody. A druga rzecz, że napowietrza nam. I taki krąg metalowy, nie metalowy, taki krąg betonowy, jak już beton się dobrze zwiąże, to wiesz sam, że to jest po prostu skała wapienna. I ona świetnie utrzymuje wilgoć. I tam do tego ta rura sobie stoi po środku, a naokoło wrzucamy bardzo to, co mamy po prostu, sukcesywnie, tylko nie dajemy gotowanych resztek i resztek mięsa. To przywabia muchy i rozmaite robactwo, czyli wszystkie chwasty, jakie wyrwiemy w ogrodzie, jak gdzieś tam zbierzemy, czy u kur, czy u innych, trochę obornika. Ja na początku chodziłam tutaj po łąkach z córką i zbierałyśmy krowie placki. Tak, żeby dorzucić choć troszeczkę, żeby było tego gnoju, bo tak jest w naturze, że tam spadłe liście mieszają się z odchodami. Wiesz, ile odchodów mogą dać malutkie ptaszki? Ja mam tutaj na ganku karmik, mam dwa karmniki i tu przylatują takie różne wróbelki, sikorki i tak dalej. Wiesz, ile tych odchodów się nazbierało w koło? I to są ptasie odchody bardzo, bardzo mocne. Także w naturze to się wszystko miesza i to dopiero daje dobrą, żyzną ziemię. No i odchody większych zwierząt. Więc my musimy, jak robimy kompost, też mieszać. Ktoś mnie kiedyś pytał o odchody ludzkie. To byli bardzo zapaleni weganie i nie chcieli żadnego zwierzęcia zniewalać. A ja im radziłam, no weź, wykup jakiegoś cielaka, to przynajmniej go nie zabiją. Nie musisz na mleko hodować, zapładniać, zabijać, będziesz miał przyjaciela, nie? A jeśli nie, to już kilka owiec.
No masz tyle, puścisz je tam wolno w jakimś ogrodzeniu, niech se chodzą, a w burce będziesz miał gnój, nie? Ja miałam na początku też gnój króliczy, ale tutaj to ja sama doszłam. Kiedyś mi uciekły króliki, wiesz? Uciekło mi kilka i zadomowiły się w takiej stercie drzewa gdzieś tutaj w gospodarstwie. I ja widziałam, jaka jest różnica w wyglądzie, w ilości młodych, tych, które żyły na swobodzie i tych, które żyły w klatkach. I teraz sobie powiedziałam, że jeśli nie, dopóki nie wybuduję porządnej królikarni, to nie będę męczyła ich w klatkach, bo to jest coś w rodzaju więzienia czy obozu koncentracyjnego dla króliczków. Więc zwinęłam, jak tylko to do mnie doszło, to zwinęłam tę hodowlę. Pozwoliłam dożyć tym, które żyły, ale już ich nie rozmnażałam. One nie za długo żyją, króliki. Także jeśli ktoś ma możliwości, żeby wbudować taką królikarkę, coś podobnego jak kurnik z wybiegiem, bo że ten wybieg musi mieć bardzo głębokie ogrodzenie, bo one kopią króliki i wtedy one sobie po tym wybiegu skaczą, chodzą i tak dalej, a przychodzą do tej niby norki swojej w środku i spędzają tam zimę i noc, to tak, proszę bardzo, nie? Ale dbajmy też o to, żeby te zwierzęta były szczęśliwe, które u nas są. Czyli możemy mieć kury, możemy mieć króliki, jeśli zgodnie z naszym sumieniem zapewnimy im odpowiednio dużo miejsca. Ja przez długie lata miałam owce. Ocaliłam od rzeźni 3 owce takie. I tutaj miałam z nimi pierepałki na prawo, na lewo, ale były kochane, naprawdę. Też dożyły swojej pięknej śmierci. W tej chwili nie mam, choć bardzo bym chciała. Dlaczego? Dlatego, że to jest jednak praca, strzyżenie, a ja ze swoimi plecami już nie dałam rady. Przez 2 lata musiałby ktoś przyjechać pomagać strzyc. Trzeba kopyta równać też, a na mego męża nie miałam co liczyć, on się ich bał. To jest typowy mieszczuch paryżanin, więc coś zrobić przy zwierzakach, to nie, w tej chwili mam kury tylko. No więc jeśli mamy jakieś zwierzęce odchody, to dajemy. Ja sobie podbieram od jednego znajomego, kupuję gnój koński. On ma konie, hoduje i ma sporo tego gnoju końskiego, także sobie tym uzupełniam. Natomiast bardzo bym się wahała, jeśli idzie o warzywa, o odchody ludzkie. Ludzie mogą mówić, że są zdrowi, jednak w odchodach jest masa robaków w większości. Prawdopodobnie 90% ludzi ma jakieś robaki, choć o tym nie wie. Poza tym są też bakterie i wirusy, których nawet nie wiemy. Kiedyś mieliśmy chorobę. Ja wiem, że na przykład moje odchody już by się nie nadawały absolutnie do warzywnika, bo miałam kiedyś żółtaczkę zakaźną. I te wirusy w stanie uśpionym ciągle są. Także lepiej z tym uważać. Mamy toaletę kompostową, owszem, i robię kompost, dodaję to do kompostu, tam się przysypuje, ale tylko do roślin ozdobnych. Tylko do kwiatów, ponieważ mój mąż kocha kwiaty, kocha ogród ozdobny, mamy tego sporo, tam nic nie jemy, nic stamtąd nie bierzemy. No i tamte no, może być także do części leśnej, na przykład jak chcemy zasadzić jakieś drzewa. Natomiast ja bardzo bym się wahała przed używaniem ludzkiego obornika, że tak powiem, do warzywnika. To nawet mówią, że przekompostowane, że to, że tamto, nie wiem, no jakoś tak. W Chinach się tego używa bardzo dużo. I to jest znamienne, że Chińczycy na przykład według swojej tradycji nie jedzą surowych warzyw. Wszystko obsmażają wokół, nawet w sałatę. A jednak i tak bez przerwy były jakieś epidemie. Także no, to jest rzecz do zastanowienia się. Dobrze, ale o czym to ja zaczęłam? Aha, o kompoście. Kompost można zrobić bardzo łatwo, tak jak już mówiłam, możemy wkładać do tego kręgu betonowego, podlać, troszeczkę ugnieść, nie ubić tak na twardo, ale troszeczkę ugnieść,
wpuścić tam trochę dżownic. Jeśli mamy zdrową ziemię, to one same tam znajdą. Ale jest taki specjalny rodzaj dżownic, kalifornijskie, i tu jest taki mały myk, bo czasami można je znaleźć, no ale drogo, czyli indziej. I rzeczywiście one kosztują porcja bardzo drogo, natomiast w sklepach wędkarskich jako zanęta dla wędkarzy kosztują grosze. Czyli jeśli ktoś ma gdzieś tam sklep wędkarski, może sobie kupić porcję i wpuścić do kompostu. I one tam sobie będą działały, przerabiały to wszystko. My od góry będziemy dokładać do tego kręgu betonowego, a od dołu będziemy sobie gotowy kompost wybierać. To jest tylko taki jeden pomysł. Ja nikomu nie mówię, żeby nie układał normalnie pryzmy kompostowej takiej. Może być też na zimno, ona się też rozłoży. Może być w jakimś zagłębieniu. Ważne, żeby pilnować, żeby była odpowiednio nawilżona. Jeśli ktoś zbuduje czy z drewna, czy z czegoś duży kompostownik, to jak najbardziej też. Kompost musi mieć dostęp do powietrza, do dużej wilgoci i najlepiej, żeby miał dostęp bezpośrednio do ziemi, żeby nam dżownice zimą nie wymarzły. One po prostu, jak idzie zima, to one się zakopują dość głęboko i zimują tam gdzieś w dole. Do czego jeszcze służy kompost? Oj, tutaj niektórzy zaraz podskoczą. U mnie w kompoście rozmnażają się zaskrońce. I to widać. W kompoście też przebywają często ropuszki, ale ropuszki są bardzo, bardzo użyteczne w ogrodzie. One tam wyjadają... One tam wyjadają rozmaite ślimaki i inne. Zaskrońce też są użyteczne. Polują na norniki, na myszy i na szczury. Także nie bójmy się zaskrońców. One są zupełnie nieszkodliwe, a kiedyś nawet tutaj na naszych terenach były uważane za święte i dokarmiane. Takie te domowe pieszczoszki były, które gdzieś tam po budynkach gospodarczych żyły. Także zaskrońców się nie bójmy, to jest oznaka zdrowego ogrodu. Ropuszek się nie bójmy. Czyli rozmaite komposty, albo rozkładamy to wszystko na grządkach i robimy wały. Albo robimy lasagne. Jak to się robi, to ja jeszcze przedstawię na rysunkach dokładnie później. Teraz przejdźmy do następnego. To są wszelkie gnojówki, wyciągi. Tego jest zawsze bardzo dużo w internetach, w różnych czasopismach. I wiecie co, ja mam takie wrażenie, że ludzie traktują ziemię swoją jako takiego chorego, którego trzeba ciągle pakować lekarstwami, pakować jakimiś dodatkowymi rzeczami, nie zostawiając tej ziemi jej mądrości, że ona zrobi tak, jak trzeba. Ja traktuję ziemię, zresztą siebie też, jako zdrową osobę. Jeśli człowiek jest zdrowo, jeśli prowadzi zdrowy tryb życia, to rzadko się zdarza, żeby jakaś choroba się przypętała, więc te rozmaite wyciągi, gnojówki są mi mało potrzebne. Ja już w poprzednim sezonie opowiadałam, jak nie walczyłam z mszycami. To znaczy opanowały mi mszyce sadzonki artiszokarczochów i chciałam je koniecznie popryskać. Przygotowałam już tam nawet specjalny jakiś tam roztwór, ale tak, to jednego dnia musieliśmy wyjechać. Do drugiego dnia były goście, a trzeciego dnia deszcz padał. I jak poszłam czwartego dnia w końcu, żeby popryskać, to te sadzonki, które były opanowane, dosłownie pokryte mszycą, no ja patrzę, mszycy prawie, że nie ma. A czego jest bardzo dużo? Larw biedronek i larw złotooków. Bo złotooki są tak samo żarłoczne jak biedronki na mszyce. Czyli ziemia ma swój własny organizm odpornościowy.
tak samo jak człowiek, jak każdy inny. I po prostu ja w pewnym momencie doszłam do wniosku tak, dobrze, będę coś tam stosowała, jeśli będzie jakaś plaga bardzo, bardzo mocna i taka, z którą wiem, że u nas natura nie poradzi. Taką plagą, z którą u nas natura jeszcze nie bardzo sobie radzi, to jest stonka ziemniaczana. Ponieważ to jest względnie nowe, chyba nic jej nie zjada poza bażantami. I wiem, że koleżanka ma tam na południu Polski, gdzie jest dużo bażantów, ma ogródek i tak się cieszyła, że nie ma stonki. Ja mówię, bażanty ci chodzą. A gdzie tam, ja nie widzę? Bo każdy sobie zaraz wyobraża takiego samca bażanta kolorowego, a któregoś dnia mówi, o, są, ale samiczki z małymi, a ich po prostu na tle ziemi nie widać. One tak przycupną, że możesz przejść dwa kroki obok i nie widzisz tego. No i u niej nie było stonki. U nas tutaj na północy nie ma bażantów, no więc trzeba coś wymyśleć na stonkę poza zbieraniem i coś, z czym trudno bardzo jest walczyć, bo coś się straszliwie szybko mnoży, to jest bielinek kapustnik. Też ptaki niby go zjadają, ale po prostu nie dają rady. Osy tam składają jajka, ale jak ci się rzuci, to koniec. Na to jest środek ekologiczny, nie, który się nazywa Spintor, to jest wyciąg z wirusa. I to jest, trzeba uważać na owady, bo dla owadów jest szkodliwy, ale dla niczego innego. To nie jest środek chemiczny, to jest środek naturalny, po prostu tak jakby wirus, który zabija te niepotrzebne owady, tam był. I to można zastosować. Ja to stosuję z bardzo dobrym rezultatem raz i mam koniec z bielinkami, nie? Tam później jak się pojawi jeden czy dwa, to sobie z nimi bardzo dobrze poradzą te moje. Wszystkie, a jest cała lista takich środków, które są dopuszczalne i tam można sobie wybrać, ale ludzie, nie bierzmy tego tak dużo. Nie traktujmy ziemi, nie lećmy od razu z pulweryzatorem, jak zobaczymy dwie czy trzy mszyce. Można je znieść między palcami albo można zostawić na biedronek. Nawet się specjalnie hoduje rośliny pułapkowe tak zwane, które na przykład przyciągają mszyce, to jest nasturcja na przykład, albo jakieś inne. I dlaczego? Dlatego, że jak jest plaga mszyce, to one się najpierw na tej roślinie stanowią. Tam rozmnażają się biedronki i złotooki i to paskudztwo nie ma już ani czasu, ani siły się przenieść gdzieś indziej, bo jest tak duża liczba ich drapieżników, że je zatrzymują po prostu. To samo dotyczy użyźniania ziemi. Ja używam gnojówek głównie w tunelach, gdzie są rośliny bardzo, bardzo wymagające, a nie bardzo mogę tam zbudować oczywiście wały. Czasem troszeczkę do wzmocnienia, jak nie miałam kompostu. Jak miałam za mało jeszcze kompostu w pierwszych latach, to robiłam gnojówkę. W tym czasie teraz robię troszeczkę w pojemniku, później to się rozcieńcza i się podlewa, ponieważ pod lipą, lipa mi tam wysysa. Troszeczkę trzeba zasilić rośliny, ale to też bez przesady. Zasilam, jak są malutkie, raz czy dwa i tyle. Pomidory troszkę częściej, bo one naprawdę dają co mogą z siebie. To ja robię taką gnojówkę mieszaną, pokrzywa z powodu azotu i żelaza i liście buraszczyka, jak to jest po polsku, tak niebiesko kwitnie, ogórecznik, które mają bardzo dużo potasu, czasem trochę wrotyczu dorzucam. Z wrotyczem ostrożnie, bo on hamuje wzrost niektórych roślin, ale też ma dużo potasu, można go trochę dorzucić. I tyle. Wiem, że są jeszcze inne, to z cebuli, to z tego, to z tamtego, masę tego ludzie robią. Jeśli komuś to się podoba, to proszę bardzo. Ale trzeba bardzo uważać, później aplikując, ponieważ można przynawozić tak samo gnojówkami roślinnymi, jak nawozami sztucznymi. Damy za dużo azotu, roślina to jest tak jak dziecko, któremu damy słodycze, czyli napcha się tym azotem i azot się przekształca, ten niezużyty, azot się przekształca w azotyny
jest rakotwórczy. Więc nie szalejmy za bardzo z gnojówkami. Dajmy troszeczkę i to w dużym rozcieńczeniu, tak żeby w czasie takiego biednego momentu pożywić rośliny, albo kiedy zakładamy nowy warzywnik, nie mamy jeszcze kompostu, mało wałów, mało nawozu, to wtedy troszeczkę, ale to też raz na tydzień najwyżej, w rozcieńczeniu 1 do 10. Czyli 1 litr takiej gnojówki na 10 litrów wody i konewką sobie tam podlewamy to wszystko. To samo jest ze wszystkimi innymi lekarstwami i tak dalej. Ja nie wiem, to dla mnie to jest tak, jakby w dziecko pakować bez przerwy lekarstwa, sztuczne witaminy. Ja wolę dać ziemi kompost, wolę posadzić kwiaty czy zioła, które ją czyszczą, dać ściółkę z ziół, czyli z rumianku, z tego ogórecznika i z innych, z pokrzyw, niż pchać rozmaite gnojówki. Czyli jeśli robimy, to zróbmy jedną albo dwie, na przykład jedną do tego, żeby lepiej rosła, drugą z czosnku, bo szczostek grzybowe choroby z kolei chroni, jeśli jest mokre lato, to może się przydać. I koniec, nie traktujmy ziemi jako chorego człowieka, tylko traktujmy jako żywą, mądrą istotę i zdrową. Przynajmniej u nas w Samogrodzie, który mamy. Następnie, jak podnieść żyzność ziemi? Po prostu nic z resztek organicznych nie marnując. Wszystko się nadaje. Ludzie mnie czasami pytają, a z orzecha włoskiego, a z dębu, a z tego. Z dębu się rozkłada trochę dłużej, ale się rozkłada. Z orzecha włoskiego, one tam mają takie substancje, które troszeczkę zaburzają rozkład, ale jeśli są zmieszane z innymi, to nic. Inni mówili, a skórki z cytrusów. No jak z samych skórek cytrusu zrobisz, to też tak, ale sam widziałeś spryśniałą skórkę cytrusa, czyli się rozkłada. Czyli można wszystko, jeśli jest pomieszane różne rzeczy w różnych ilościach, to po prostu niektóre będą troszkę dłużej się rozkładać, ale to się wszystko nam pięknie rozłoży. Jak zdobyć robaki, to już powiedziałam, a podobne substancje są też w wierzbie, znaczy inne, ale o podobnym działaniu jak z orzecha włoskiego. Czyli się rozkłada, nie jesteśmy w Polsce zarzuceni liśćmi wierzby. To wszystko można w ogrodzie bardzo dobrze skompostować w jakimś kątku. I to wszystko, co mówiłam o kompostach, jest jedna rzecz, że musimy to w ogrodzie wyznaczyć miejsce i to ma być miejsce w cieniu. Są takie krzewy, które sprzyjają rozkładowi kompostu, to jest czarny bez i leszczyna. W ich cieniu on się lepiej rozkłada, ale może być inny cień. Ale też trzeba uważać, bo wiesz co, ja zrobiłam kiedyś kompost pod wierzbą. Akurat mam tam jeden warzywnik, niedaleko są wierzby i mówię, no tak fajnie, tak pasuje tutaj w cieniu pod tą wierzbą, taką pryzmę dużą kompostową zrobię. I później jak brałam kompost, to wiesz co ta wierzba zrobiła? Wypuściła korzenie do góry. Czyli cień owszem, ale nie tak bliziutko. Uważać, w każdym razie kompost jakby nie było, może być w cieniu, to może być też cień ściany na przykład. Nigdy nie powinien być w pełnym słońcu. Podobnie jak robimy gnojówki, nigdy nie powinny być wystawione na pełne słońce. Kiedyś robiłam też kompost drzownicowy. To jest dla posiadaczy malutkich ogródków albo tych właśnie upraw balkonowych. To wygląda mniej więcej tak. Masz wiadro, w dnie dziury. Te fachowe to mają pierwszy pojemnik, później drobne sitko i jeszcze drugi pojemnik. U mnie były dziury i tylko jeden pojemnik pod spodem.
i do tego wiadra takiego, czy pojemnika jakiegoś dużego, wrzucasz wszystko, co tam z kuchni, obierki i tak dalej. Ja się przekonałam, że lepiej jest je pociapać trochę. Przy takiej małej ilości to jest możliwe. Nie jakieś duże, całe owoce czy coś tam, ale podziabać. I tam wpuszczasz dżownice specjalne, takie te malutkie czerwone. I te dżownice to ci rozkładają. Przez te otwory w dnie wypada gotowy. Czy ty mnie słyszysz? Przepraszam. Słyszę. Bo się obraz zawiesił na chwilę, tylko myślałam, że może cały komputer. I wycieka, jak ja to nazywam, sok dżownicowy. Ponieważ to trzeba podlewać, to nie może być suche. I to sobie gdzieś stoi w cieniu i przez całe lato, bo na zimę trzeba nasze dżowniczki jednak puścić gdzie indziej, albo przenieść do piwnicy. One nie przeżyją. I ten sok dżownicowy to jest najlepszy nawóz, jaki można sobie wyobrazić. Też się bardzo rozcieńcza. To sprzedają zresztą w tej chwili, produkują na dużą skalę gdzieś tam i sprzedają w sklepach ogrodniczych. Czekaj, próbuję sobie przypomnieć nazwę, ale mi nie idzie. Także można coś takiego robić, jak się ma bardzo malutki ogródek, albo ma się na przykład kwiaty w pojemnikach, które chce się zasilić. Takie ustrojstwo sobie można samemu skonstruować albo kupić. Z tym, że do dużego ogrodu to jest, wiesz... Kropla w morzu. Kropla w morzu. No, sadzonki można podlewać tym ewentualnie. Inną taką rzeczą, która zapewnia zdrowie ogrodowi, to jest woda. I oprócz tego, że dobrze jest mieć doprowadzoną wodę albo deszczówkę, właściwie najlepiej jest deszczówkę. I tu widziałam też rozmaite ustrojstwa u ludzi. Na przykład widziałam, jak z dachu dosyć wysokiego domu woda płynęła rynnami do takiego, wiesz, takiego beczkowozu. Jak to, nie taki ogromny, tylko tak jak to ludzie na wsi kupują, taka duża beczka. Co? Taka cysterna żelazna i to spływało rynnami z tego domu i ta cysterna stała na jakichś słupach. Także oni po prostu mieli wodę pod ciśnieniem do podlewania, nie? Robota dla zdrowego chłopa nie taka znowu straszna, a do ogrodu ogromny pożytek. Dobrze jest, można mieć wodę z wodociągu. Ja tutaj sobie tylko zacieram ręce, bo my mamy w wodociągu wodę głębinową, wiesz? Bez chloru, bez innych tych... Z tym, że robimy wszystko, żeby podlewać jak najrzadziej, ale tak, żeby zmoczyć porządnie. Ilu ludziom ja pokazywałam, że oni, bo oni stoją, wiesz, i deszczują i to wszystko wygląda, że jest podlane, pięknie ziemia pachnie, a ja im kazałam wsadzić palec w ziemię i popatrzeć. To było zwilżone pierwsze 2 mm ziemi, a dalej suche. Dlatego podlewamy rzadko. Nie ma co podlewać codziennie, to chyba że chcemy zdeszczować, żeby tak roślinki troszeczkę odżyły, tak jak prysznic dla człowieka, ale nie podlewamy codziennie, podlewamy raz na tydzień, ale jak już podlewamy, to podlewajmy tak, żeby to wsiąkało w ziemię. Żeby to wsiąkało głęboko i albo podlewajmy przez długi czas, albo róbmy to, co ja robię z butelkami plastikowymi. Czyli ja zbierałam od wszystkich znajomych 5-litrowe plastikowe butelki, takie duże. Poobcinałam im dna. Mam teraz zapas w piwnicy kilkadziesiąt i używam je w dwojaki sposób. Na wiosnę, jak sadzę młode roślinki, na przykład kapusty, to służy jako takie mini szklarenki. I tym bardziej, że nie muszę się bawić w odkrywanie, bo ten otwór u góry jest otwarty i tam powietrze wchodzi, a jednocześnie przymrozek mi nie zważy. Jak sadzę groch, bo ja sadzę gniazdowo, czy fasole, z kolei ptaki mi w wiodzie obywały, to taka szklarenka, mini szklarenka, nie tylko pomaga im szybciej wykiełkować, ale chroni, dopóki one są malutkie i wrażliwe. A jak przyjdzie już lato, już zaczyna się robić sucho, to biorę taką butelkę,
odwracam ją do góry dnem, czyli tym szerokim, wbijam szyjką w ziemię, tak na zagon, tak gdzieś o, metr jedna od drugiej. To najczęściej na wały je stosuję, bo u nas tutaj jest dosyć wilgotno. I często jeszcze wsypuję troszkę piasku do środka, żeby z tej szyjki woda się nie wylewała ciurkiem, tylko tak kropelkami, jak przy kroplowym. I po prostu przychodzę sobie, napełniam tę butelkę takiego tulipana i ta woda tam przechodzi. To wtedy też jestem pewna, zwłaszcza na wale, bo gdzie ona ma tendencję do spływania, że cała woda pójdzie do korzeni, a nie spłynie gdzieś sobie z tym. Druga rzecz, zanim zaczniemy nawadniać, czyli podlewać, rozgarniamy ziemię. I wtedy widzimy, jeśli tylko wierzchnia warstwa, taka maluśka, jest sucha, a głębiej jest woda, jest wilgotna, to przy większych roślinach jeszcze nie. Jeszcze można poczekać. Natomiast tam, gdzie trzeba często i mocno podlewać, to są siewy i młodziutkie roślinki. No, ale to jest dosłownie kilka dni. Także z wodą w ogrodzie ona nam zapewnia żyzność, zapewnia całe plony. Troszeczkę uważajmy i oszczędzajmy ją. Jeśli ktoś nie ma dostępu do deszczówki, nie ma takiej możliwości, można używać wody z wodociągu, ale wtedy o wiele lepiej jest, jeśli mamy coś, starą wannę, beczkę, cokolwiek, żeby ta woda odstała tam. I dopiero taką odstało, tylko że to musi być no, przy takim sposobie, jak ja mówię, podlewania, to musi być spory pojemnik. Woda z chlorem powinna odstać przynajmniej 2-3 dni, żeby się ulotniło to wszystko z niej. I wtedy ona może być. I to, czyli w strukturze tej naszej ogrodowej, zapewniającej nam dobre plony, mamy już inspekt albo jakiś tunelik, mamy kompostownik, mamy pojemniki do robienia gnojówki, mamy pojemnik na wodę, jakiś duży albo kilka dużych. I teraz, jeśli idzie o wodę, według niektórych niezbędne w warzywniku jest oczko wodne. Że stawek, mini stawek, cokolwiek, żeby było odpowiednie atmosfera, mikroklimat, coś takiego, a jednocześnie ono służy do rozmnażania dla, na przykład dla ropuszek, które nam są niezbędne, do picia ptakom, pszczołom i różnym owadom. To nie musi być duże, bo warzywnik najczęściej nie jest duży, ale wiele osób proponuje, żeby właśnie centralne miejsce w warzywniku zajmowało takie mini oczko wodne ze strefą brzegową zalewaną. Ja wprawdzie tak nie mam zrobionego. U nas jest stawek, ale jest no, kilkanaście metrów od warzywnika. Taki stawek i tam mam doprowadzoną wodę rynnami z dachu. Z rynny idzie do zbiornika, ze zbiornika idzie do no szlauchem normalnie, rurką do tego stawku. I to jest bardzo ważne, zwłaszcza tam, gdzie jest suchy klimat, w miejscach suchych. Ja mieszkam na bagnach, no to jest inaczej, ale żabki mi się tam rozmnażają, traszki się rozmnażają, ważki się rozmnażają, pszczółki sobie latają i piją. Także no, to tyle na dzisiaj. Czyli to, co może nam pomóc uzyskać żyzność gleby. Komposty, budowanie wałów i lasań rozmaitych. I gnojówki, ale gnojówki avec moderacją, proszę Państwa, czyli skromnie, skromnie. Dziękuję. Ja również dziękuję. Zadanie domowe jak zwykle przygotowane.
Ja jestem zwolennikiem zadań domowych, bo jak się nie kopnie w tyłek, to się nie przygotuje, a teraz mamy naprawdę bardzo dobry czas, żeby planować, myśleć, kombinować i doprowadzić do tego, żeby te ogrody rzeczywiście były, powiedziałbym, bardzo zrównoważone i jednocześnie dawały super fajny efekt, bo cały czas mówimy o tym, żeby to były takie ogrody zgodne z naturą. No to jest łopatologia, no ale trzeba przebrnąć przez łopatologię, żeby można było wejść w metafizykę. Zabrzmiało rzeczywiście odlotowo, ale to w następnych odcinkach. Dziękuję bardzo za uwagę, do widzenia. Do widzenia.